Polskie Orlęta to jedna z piękniejszych i jednocześnie smutniejszych kart naszej historii. Witold Modelski Warszawiak, najmłodszy powstańczy łącznik odznaczony Krzyżem Walecznych. Witold Modelski Warszawiak, powstaniec warszawski, łącznik w batalionach Parasol i Gozdawa, zginął 20 września 1944 roku, broniąc jednej z ostatnich redut powstańczych na Czerniakowie, kilka tygodni przed swoimi 12 urodzinami. Polskie Orlęta to mnóstwo opowieści zupełnie niezwykłych. To Orlęta lwowskie, to Orlęta płockie walczące w sierpniu 1920 roku z bolszewikami. To Orlęta Grodna i wreszcie to Orlęta Warszawy, najmłodsi powstańcy, kilkunastoletni chłopcy i dziewczęta, idący do walki, rzeczywiście do walki, często z większymi od siebie karabinami, które ledwo mogli udźwignąć, albo małe dziewczynki, tak jak Różyczka Goździkiewicz, która miała 8 lat i pracowała jako śliczna, mała, uwielbiana przez rannych żołnierzy sanitariuszka. To pokolenie młodych Polaków, którzy rodzili się w okresie, kiedy Polska istniała. Po 120 latach zaborów, oni czuli się w pełni Polakami. Oni byli przepełnieni miłością do ojczyzny. Witolda Modelskiego znamy chyba najbardziej z takiego zdjęcia z czasów Powstania Warszawskiego, kiedy na dziecięcej, małej jeszcze główce umieszczony jest taki duży, dużo za duży hełm wzoru francuskiego, używanego później przez Straż Pożarną. Ten dwunastolatek był patriotą, żołnierzem Armii Krajowej, gdzie pełnił funkcję łącznika. Był ochotnikiem, który już na początku sierpnia zgłosił się do zgrupowania Radosław. Został przydzielony do batalionu Parasol 1. Kompanii 4. Plutonu. Jest bohaterskim, młodym człowiekiem, który nie bacząc na świstające kule, spadające bomby, wykonuje swoje zadanie. Przechodził miejsca, przez które przejść nie mogli dorośli. To zresztą było cechą Orląt. Znając zakamarki, jako warszawscy chłopcy znali zakamarki, podwórka, piwnice, tajne przejścia. Przeciskali się przez okienka piwniczne, przez które dorosły by nie przeszedł. Pod ogniem nieprzyjacielskim docierali tam, gdzie trzeba było donieść meldunek, zawiadomić o zagrożeniu, przynieść rozkaz ataku. Ten dzielny mały żołnierz o bardzo charakterystycznym pseudonimie Warszawie zasłużył sobie na uznanie i podziw swoich starszych kolegów. Dnia 23 sierpnia 1944 roku ten młody człowiek otrzymał Krzyż Walecznych. Jest najmłodszym żołnierzem, który otrzymał to zaszczytne wyróżnienie za dzielność i męstwo okazane na polu walki. Zostaje mianowany kapralem. Proszę sobie wyobrazić 12-letniego chłopca, który ma już stopień kaprala. Zginął na Czerniakowie. To straszne miejsce, w którym Niemcy zabijali powstańców, którzy nie mieli już ani sił, ani środków, żeby walczyć we wrześniu 1944 roku.